Dzień dobry Państwu, witam Państwa niezwykle serdecznie. Nazywam się Marlena Sakowska-Baryła, jestem radcą prawnym i partnerem w Sakowska-Baryła-Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych. A dzisiaj mam przyjemność gościć doktora Bartosza Marcinkowskiego, radcę prawnego i partnera w Kancelarii DZP. Dzień dobry Bartosz. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o niezwykle istotnych kwestiach, a mianowicie o przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, a znacząco nam się sytuacja zmieniła, zwłaszcza w kontekście Stanów Zjednoczonych, po dwóch akcjach aż Schremsa niejakiego, Maksymiliana Schremsa, działacza na rzecz jawności, na rzecz także ochrony danych osobowych. Działacz pochodzi z Austrii, natomiast sprawa w znacznej mierze dotyczy mediów społecznościowych i w ten oto sposób mamy o czym rozmawiać jako specjaliści od ochrony danych osobowych. Niezwykle się cieszę, że przyjąłeś zaproszenie do mojego kanału i teraz myślę sobie, że krok po kroku nakreślimy, o co właściwie w tej sprawie chodzi, bo nie wiem jak ty, ale moi klienci po tym, jak właśnie sprawa Schremsa stała się medialna, już drugi raz, bo to jest druga sprawa, zaczynają pytać, czy to jest możliwe, że ja dalej mogę sobie tak prowadzić portal, czy to jest możliwe, że ja mam profil na Facebooku, że ja tam różne rzeczy mam, czy to jest w ogóle możliwe, czy ja mam w tym momencie zaprzestać jakiejkolwiek działalności. I pomyślałam, że to jest bardzo dobra okazja, fantastyczna wręcz, że goszczę Ciebie w kanale, bo zamierzam Cię o te wszystkie kwestie wypytać. Więc może na początek, o co chodzi w tych sprawach, a później myślę, że krok po kroku przyjrzymy się temu, co można zrobić na gruncie przepisów o ochronie danych osobowych. Sprawy są frapujące. Sprawy mają już dosyć długą historię tak naprawdę. Jak słusznie zauważyłaś, to już jest Schrems 2 w odróżnieniu od Schremsa 1, a sprawy wracają cyklicznie co kilka lat, co 5 lat, 5-6 lat. Toczą się następnie bardzo długo przed Trybunałem Sprawiedliwości Europejskiej. Ja cały czas jakoś jestem przyzwyczajony do nazwy Trybunał Sprawiedliwości Europejskiej, ETS, łatwiej mi tak mówić, kanał to jest obecnie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, TSUE. Za każdym razem związane są z Facebookiem i rzeczywiście młody, już nie taki młody, ale oczywiście nadal młody 87 rocznik Maksymilian Schrems jest użytkownikiem Facebooka. Maksymilian Schrems ma też to do siebie, że studiował w Stanach Zjednoczonych przez pewien czas, więc dobrze zna otoczenie prawne amerykańskie. I on za każdym razem, to znaczy przy sprawie Schrems 1, jak i przy sprawie bieżącej Schrems 2, ma problem z Facebookiem, bo on mówi, ok, różne dane do Facebooka trafiają, one gdzieś tam idą i ja właściwie nie wiem, co się z nimi dalej dzieje. I za pierwszym razem przy prawie, i właściwie tu mamy déjà vu, ja przeżywam déjà vu w tym momencie. Ten pierwszy Schrems, który dokonał się dokładnie 5 lat temu, ja byłem wtedy akurat w Austrii, więc te nagłówki się rzuciły na mnie ze wszystkich kioskach, że Schrems wygrał sprawę przed TSUE i w tym momencie Facebook na kolanach. Facebook natychmiast zaczął mówić, że to nie jest Facebook, tylko to jest sprawa szersza, a nie facebookowa. W każdym razie, za każdym razem Maksymilian Schrems mówi, że ma jakiś tam problem z Facebookiem i z danymi osobowymi. I teraz, zanim powiem, o co chodzi z Facebookiem i z danymi osobowymi, chciałbym zrobić ogromny skok wstecz, ogromny, i powiedzieć o czymś, czemu poświęciłem połowę swego ponad 20-letniego życia zawodowego, to znaczy starałem się zrozumieć, o co chodzi z tą różnicą, z tym klinczem, w którym się znajdujemy w relacji Unia Europejska, Polska oczywiście w tym momencie i Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o dane osobowe. Pierwszy paradygmat, który był w dyrektywie 10546, w tamtej ustawie naszej z roku 97, paradygmat, który oczywiście w RODO, ten paradygmat, który jeszcze z konwencji 108 na przykład się wywodzi, co on mówi? On mówi, jesteśmy, bardziej dbamy o dane osobowe w Europie. To jest takie może nadmierne uproszczenie i teraz właśnie, ja coś takiego mówię na konferencji
A miałem okazję w USA i wtedy są głosy z sali, oni mówią, jak to, co to za europocentryzm ohydny. Ja mówię, no, jakie zdanie mamy jako Europejczycy i w sumie mamy takie. I przez tę większą część życia zawodowego starałem się zrozumieć tak naprawdę, o co chodzi, dlaczego tak się ścieramy i to właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. W każdym razie, bardzo krótko, my uważamy w Europie oficjalnie, Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uważają, że my dbamy bardziej. A Amerykanie uważają, że też dbają. Koniec końców dbają chyba troszeczkę inaczej. I zdaje się, to jest jakby początek naszego problemu. I to jest taka sytuacja, że nikt nie chce ustąpić. Ja mam takie wrażenie. Bo są kraje, które mówią, okej, my dbamy po swojemu, Europa gra dobrze, no to my troszkę się dostosujemy i będziemy tacy europejscy w tym zakresie. I co robi wtedy Komisja Europejska, albo co może zrobić Komisja Europejska? Może taki kraj wpisać na białą listę, nieformalną, wydać decyzję o odpowiednim stopniu ochrony, adekwatności ochrony, jak zwała adequacy decision. I ta decyzja mówi, ok, na przykład Izrael dobrze dba, to znaczy dba tak jak my w Polsce, w Belgii i tak dalej, w całej Unii Europejskiej dbamy o dane osobowe. A zatem Japonia, można dane wysyłać do Japonii, gdyż nie ma problemu. Stany Zjednoczone natomiast nigdy nie zostały objęte taką decyzją w sensie ogólnym, w sensie szczególnym nieco zostały taką decyzją objęte, to znaczy w 2000 roku to była, w 2005 roku to było Safe Harbor, czyli decyzja mówiąca o tym, że mogą być takie firmy w Stanach Zjednoczonych, czy takie podmioty w Stanach Zjednoczonych, które zapiszą się do Safe Harbor i one zapisują się do Safe Harbor, będą takie eksterytorialne trochę pod względem ochrony danych osobowych, trochę jak ambasady. Że firmy, bardzo często europejskie firmy, takie te wielkie, na przykład niemieckie koncerny, się ochoczo zapisywały do Safe Harbor i one następnie w tym Safe Harbor były i trochę funkcjonowały, mimo że miały siedzibę amerykańską, BMW LTD z siedzibą w Detroit, powiedzmy, było w Safe Harbor, dzięki czemu było uznawane, że dba to BMW o dane osobowe tak samo jak dba w Monachium. Takie było domniemanie. Natomiast i co się wydarzyło? Wydarzyło się to, że te firmy tam przystępowały ochoczo, nie ochoczo, 4000 firm, czyli to też nie jest w ogóle jaka ilość, jaka liczba, przystępowały na zasadzie samocertyfikacji. To znaczy trochę firmy same o sobie mówiły, a my dbamy o dane osobowe, przeczytaliśmy dyrektywę czy RODO i w tym momencie my wiemy, o co chodzi, wobec tego my wiemy i dbamy. Teoretycznie miały być kontrole, te kontrole chyba słabo tak naprawdę hulały w rzeczywistości. Co więcej, okazywało się, że Europejczycy często stoją na straconej pozycji, jeśli chodzi o dochodzenie swoich praw w Stanach Zjednoczonych. Ja ćwiczyłem raz tego typu temat i rzeczywiście to jest bardzo ciekawe, bo tutaj naprawdę wpadamy w coś, czego nawet litigatorzy w dużych kancelariach polscy, którzy działają dla dużych podmiotów, już ciężko jest to ogarnąć w sprawie osoby fizycznej, tak bym powiedział. Koszty są bardzo duże, tam naprawdę trzeba wynająć szeryfa, żeby jakieś doręczenia zrobił. Wchodzimy w zupełnie kosmiczne klimaty. Są jeszcze różnice stanowe oczywiście bardzo partykularne, więc to jest bardzo trudne i się okazało, że to wszystko jest bardzo trudne. I na to wszystko w Safe Harbor, ale także w Privacy Shield, do czego za chwilę przejdę, nakłada się to, że organy wywiadowcze, tego pojęcia używa Komisja Europejska, Trybunał Sprawiedliwości posługuje się, czyli ja rozumiem, chodzi o CIA, NSA, inne tego typu organy amerykańskie, rzeczywiście mają duży dostęp do danych, które się w Stanach znajdują, mają duży dostęp do danych, które są w transferze, w kablach, w światłowodach pod Atlantykiem i wiele tych informacji jest gromadzonych, przechowywanych, wykorzystywanych. Do końca nie wiadomo, co się z nimi dzieje, tak prawdę powiedziawszy. I to de facto był problem i to jest problem Maksymiliana Schremsa, który mówi, nie możemy się na to zgodzić, żeby te dane gdzieś tam wychodziły właśnie do CIA, bo my nie wiemy, co się na granicy wydarzy. Wylądujemy samolotem na lotnisku i się okaże, że nas nie wpuszczą, bo dane na temat pani doktor na przykład pokazują, że jest wywrotowa. Skoro jest wywrotowa, no to może lepiej jej nie wpuścić.
I to był Safe Harbor w 2015 roku i tym sposobem porozumienie Safe Harbor zatwierdzone, pobłogosławione przez Komisję Europejską zostało uznane za nieważne przez Trybunał Sprawiedliwości. Z dnia na dzień rzeczywiście podstawa, czyli te firmy, które były w Safe Harbor w Stanach Zjednoczonych, z dnia na dzień przestały być w Safe Harbor. One znowu stały się regularnymi firmami z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Koniec, kropka. Organy ochrony danych osobowych, organy nadzorcze przyjęły nieformalnie, milcząco, mniej lub bardziej milcząco grace period. To znaczy powiedziały sobie, ok, no to my na razie będziemy przymykać oko i zobaczymy, jak się sytuacja będzie rozwijać. Mówię cały czas o 2015 roku, ale to jest aktualne dzisiaj też. No bo ja mówię, ja się obudziłem 4 dni temu, przeczytałem o 10 rano informację, że jest Schrems 2, wynik jest tak naprawdę identyczny. Mianowicie Trybunał Sprawiedliwości zmierzył się nie z Safe Harbor, tym razem zmierzył się z Privacy Shield. Privacy Shield to był program unijno-amerykański, bardzo podobny do Safe Harbor. Vivian Reding, ówczesna komisarz Unii Europejskiej, mówiła, że to jest w ogóle listek figowy, że to jest tak naprawdę zasłona dymna i wyrażała brutalną opinię jako polityk, natomiast myślę, że rzeczywiście od strony prawnej tam się wiele nie zmieniło w stosunku do Safe Harbor. To znaczy w dalszym ciągu samocertyfikacja, w dalszym ciągu jakieś procesy sprawdzające, audytowe, na koniec ścieżka odwoławcza do obywateli, dla obywateli unijnych, bardzo skomplikowana, bardzo wielostopniowa, tam zdaje się było 7 etapów takiego procesu odwoławczego. To wszystko nadzoruje Departament Handlu FTC amerykański, który też do końca się nie zajmuje prywatnością. To jest bardziej jak UOKiK, można porównać właściwie FTC do UOKiKu. Zatem to rzeczywiście wyglądało na zasłonę dymną. I ETS legalistycznie, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie mógł tego 16 lipca orzec inaczej niż tak jak orzekł, ja uważam. Znaczy powiedzieć, panowie i panie, się nic nie zmieniło w dalszym ciągu. Dane osobowe nasze, które są do Stanów Zjednoczonych wysyłane, one są w dalszym ciągu mocno wyeksponowane. One są w dalszym ciągu dostępne organom amerykańskim, tym organom inwigilacyjnym, nazwijmy to. Trybunał Sprawiedliwości wskazał konkretne przepisy, na podstawie których organy amerykańskie mają swobodny dostęp do danych. Tak, to nie są jakieś incydenty właśnie, bo też takie głosy się pojawiały, o jejku, to się zdarza zawsze. To się zdarza zawsze, pewnie tak, zapewne tak, natomiast rzeczywiście to nie były incydenty, tylko to są systemowe rozwiązania, to są ustawy jeszcze z lat 70. I właśnie też prześledziłem część tych ustaw, bo ich jest bardzo wiele moim zdaniem, natomiast część ustaw sobie obejrzałem, jacy prezydenci podpisywali. To właściwie całe spektrum, i demokraci, i republikanie. Czyli to nie jest tak, że do których prezydent, na przykład republikanie, są bardziej nieprzychylni. Nie. Barack Obama również podpisywał rozporządzenia wykonawcze, które pozwalały na szeroki dostęp do danych tych organów inwigilujących ruch w internecie, powiedzmy w ten sposób. Zatem Trybunał Sprawiedliwości nie mógł się wypowiedzieć inaczej. Natomiast, i tutaj jest pewna korekta do tego, co powiedziałaś, uprzejmie mnie przedstawiając, realia się zmieniły nie tylko znacząco w stosunku do Stanów Zjednoczonych, one się zmieniły faktycznie w ogóle w stosunku do państw trzecich, ponieważ tym razem Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej również krytycznie, bym powiedział, odniósł się do standardowych klauzul umownych, standard contractual clauses, do tej pory bardzo szeroko stosowany instrument, wynikający jeszcze z dyrektywy i ze znowelizowanej, a już obecnie uchylonej ustawy o ochronie danych osobowych. Komisja Europejska może stosować taką białą listę, o której powiedziałem, co jest bardzo wygodnym rozwiązaniem, bo jest wtedy oficjalne błogosławieństwo. Komisja Europejska ma też inne instrumenty, żeby udrożnić przepływ między Unią a państwami trzecimi. Takim instrumentem jest opracowanie standardowych klauzul umownych. To jest taka myśl, też bardzo ciekawa. Ale mogę ci przerwać na chwileczkę, bo tak. Wiesz co, mam takie wrażenie, znaczy to nie jest moje wrażenie, tylko tak sobie myślałam, że w pewnej formule misyjnej my także rozmawiamy, czyli myślę, że fajnie by było, gdybyś w tej chwili przybliżył, czym są te standardowe klauzule umowne,
zakresie, jak tego użyć i dlaczego to akurat Jasne. Komisja Europejska tutaj ma kompetencje poza oczywiście podstawą prawną, tak? Bo to jest oczywiste. Mhm. Jak sobie z tym poradzić? Mhm. Bo wiesz, ja myślę, że czasami jest tak, że my rozmawiając o ochronie danych osobowych posługujemy się pewną siatką pojęciową, która dla nas jest taka oczywista. Tak. Natomiast bywa, że właśnie te osoby z zewnątrz traktują to trochę jakby, wiesz, słowa miały magiczną moc, my tamte zaklęcia i oni mówią, no tak, tak, standardowe klauzule, ale kompletnie często nie wiedzą, o co chodzi. To gdybyś był uprzejmy wyjaśnić, to było super, byśmy w ten sposób mogli właśnie tak misyjnie również do tego naszego dzisiejszego spotkania podejść. Absolutnie, to jest bardzo ważne, bo rzeczywiście, tak jak powiedziałem, w kancelarii my bardzo często stosowaliśmy standardowe klauzule, te SCC. O co chodzi? Komisja Europejska opracowała całkiem obszerne zestawy klauzul. One właściwie mają charakter osobnych umów, które często były podczepiane do umów o współpracę takich czy innych pomiędzy podmiotami z Unii Europejskiej i z państw trzecich, czy to Chiny, czy to Rosja, czy to Stany Zjednoczone. A o co chodzi w standardowych klauzulach? Chodzi o to, że jeżeli ja siedzę w Unii Europejskiej, a Marlena siedzi w Nowym Jorku, załóżmy sobie, to jeżeli ja bym transferował do ciebie w taki czy inny, to też samo zagadnienie transferowania danych, ale załóżmy, że do koperty wsadzam co jakiś czas dane osobowe członków mojej wspólnoty mieszkaniowej i one idą do ciebie, to tak długo, jak długo mamy między sobą zawarte, a w praktyce wydrukowane ze strony Komisji Europejskiej, dosłownie standardowe klauzule umowne w postaci umowy, one mówią mniej więcej to, że ja tobie przekazuję pakiet danych osobowych, ty masz o nie dbać, ty masz mnie informować, ty masz ich nie zgubić, na każde moje żądanie powinnaś je oddać i tak dalej, i tak dalej. Ja powiem jedną ciekawą rzecz. Mało kto czytał te standardowe klauzule umowne. I to właściwie wyrok Schrems II obnażył, bo rzeczywiście one były bardzo mocno, z mojego doświadczenia, z moich obserwacji, bardzo mocno copy and paste były drukowane i podpisywane ochoczo. Boże broń, nikt nie wprowadzał tam zmian, bo wprowadzenie zmiany mogło oznaczać dewiację od tego, co Komisja Europejska przyjęła. A zatem mało kto czytał, jeszcze mniej ktokolwiek odważał się na wprowadzenie zmian do standardowych klauzul umownych i w relacjach z Chinami, w relacjach z Indiami, doskonałe państwo trzecie, w relacjach z RPA na przykład, one były bardzo, bardzo, bardzo szeroko stosowane. Również w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Czyli i teraz jest bardzo ważne pytanie praktyczne. Jesteśmy tymi przedsiębiorcami, ja wysyłam do ciebie do Nowego Jorku co jakiś czas, raz na kwartał dane osobowe, mamy standardowe klauzule umowne, które sobie wydrukowałem ze strony Komisji Europejskiej, to bardzo łatwo można znaleźć, również w języku polskim. Ja sobie je wydrukowałem, mam podpisane, przychodzi do niedawna, teraz nie wiem jak będzie, przychodziła kontrola i się mnie pytała, a pan dlaczego to wysyła do Nowego Jorku? I ja wyciągałem standardowe klauzule umowne, podpisane, proszę bardzo, długopisem przeze mnie, przez panią doktor, mówiłem dlatego. I kontrola mówiła, to ja bardzo dziękuję, mam jasność. Wiąże państwa relacja kontraktowa, wiąże państwa umowa, teoretycznie, jeżeli pani doktor by zgubiła te dane w Nowym Jorku, to ja na podstawie tej relacji kontraktowej, umowy mógłbym dochodzić swoich praw, mógłbym dochodzić praw podmiotów, członków mojej wspólnoty mieszkaniowej, której dane gdzieś tam się rozpłynęły po stanie Nowy Jork i tak dalej, i tak dalej. I właściwie to tak się działo. To było copy and paste, bezrefleksyjne, natomiast bardzo wygodne, bo jeżeli przychodził klient, zapewne u ciebie też miałaś takie sytuacje, że klient przychodził, rany boskie, mamy centrum, okazuje się, że mamy cloud w Indiach grupowe. Co robi? Drukujemy, podpisujemy szybko. My już mamy wydrukowane, bo tam się musiało podpisać jeszcze 16 innych spółek na przykład. To był bardzo częsty przypadek. Więc to było wygodne. Natomiast rzeczywiście Trybunał Sprawiedliwości powiedział, to było wygodne i to teoretycznie ten standard podnosiło ochronę danych, bo on powodował to, że ty w pewnym sensie jako świadomy przedsiębiorca, staranny przedsiębiorca, obawiałaś się, że ja pewnego dnia przyjdę, powiem, o, wydaje mi się, że artykuł trzeci jest naruszany, bo niespecjalnie mam informacje na temat tego, czy do ciebie jakieś kontrole przychodziły, albo czy CIA się interesowało moimi danymi osobowymi.
Natomiast Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powiedział w sprawie Schremsa, no niekoniecznie tak musi być, bo te standardowe klauzule umowne wymknęły się spod kontroli w pewnym sensie, to znaczy były stosowane bezkrytycznie. One były znowuż, stanowiły taki trochę listek figowy, który był chętnie stosowany. Jeżeli dane wychodziły do Indii, no to miejmy te standardowe klauzule umowne, no bo coś tam będziemy mieli. A że jest za tym pieczątka Komisji Europejskiej, to właściwie trudno będzie z tym dyskutować. Natomiast Trybunał Sprawiedliwości powiedział rzecz bardzo trudną, ja myślę, w praktyce. I to dotyczy, jeszcze raz podkreślmy, nie tylko relacji z tobą w Nowym Jorku, ale to dotyczy też relacji z ludźmi w RPA, w Indiach, w Chinach, czyli tam, gdzie często dane są transferowane. Trybunał powiedział, to niekoniecznie jest tak łatwo. Należy bowiem sprawdzić, jaka jest, i tu jest znowu cytat z języka, którym posłużył się Trybunał Sprawiedliwości, jaka jest sytuacja w państwie trzecim. Tę sytuację w państwie trzecim, ten test na badanie sytuacji w państwie trzecim w pewnym sensie RODO zawiera. Tylko do tej pory ten test z artykułu bodaj 45 ciążył na Komisji Europejskiej. To znaczy to Komisja Europejska, jeżeli badała, czy te Stany Zjednoczone, czy ten program Privacy Shield jest OK, czy nie jest OK, to ona taki bardzo, bardzo wszechstronny test musiała przeprowadzić. A teraz ja jestem już na tyle leciwym prawnikiem, że pamiętam naszą pierwotną ustawę o ochronie danych osobowych, tę z roku 97, i tamten test przeprowadzałem ja jako eksporter danych. W pewnym sensie z twoim udziałem musiałem taki test realizować i właściwie teraz mamy trochę powrót do tamtej sytuacji, bo ja nie mogę, gdybym traktował, a chciałbym traktować i powinienem traktować pełnej rozciągłości to, co powiedział Trybunał Sprawiedliwości w sprawie Schrems II, to ja nie mogę już teraz tak sobie podesłać tobie, proszę podpisz i wysyłamy, tylko powinienem zbadać, co tam u ciebie w tym Nowym Jorku w trawie piszczy. Ten test z artykułu 45 RODO, poprawnie jeśli przywołuję zły artykuł, ale chyba dobry, jest bardzo kłopotliwy moim zdaniem, bo tam jest mowa o ocenie praworządności, tak, o to jest ustęp ochrony drugi. Praw człowieka, prawda? Mhm. Właśnie. Jest ustęp drugi artykułu 45. Tak. Znaczy ja przyznaję, że w komentarzu pod moją redakcją komentował to profesor Bogdan Fischer, on to bardzo ładnie rozpisywał tak na czynniki pierwsze, natomiast wiesz, jak czytam ten przepis, a później jak czytałam i ten jego komentarz i różne inne komentarze, to ja miałam dokładnie taką samą refleksję, ale jak ja mam tą praworządność sprawdzić? Czy ja to sprawdzam po doniesieniach prasowych, czy ja analizuję standard prawny w kontekście aktów prawnych? Wiesz, ja się zastanawiam, czy to po prostu nie jest takie pobożne życzenie tutaj, szczerze powiedziawszy, no bo kurczę blade, tak sobie myślę, nieelegancko i kolokwialnie. No jeżeli ja po prostu mam z kimś relację stricte biznesową, ja nie będę tu wykonywać żadnych skomplikowanych czynności na tych danych, te dane tak naprawdę są mi potrzebne do takich podstawowych działań biznesowych. To nie są nawet działania na danych osobowych, w sensie to nie dane osobowe są tą moją materią, na której działam, są tym przedmiotem, tylko po prostu są konieczne do obsługi tego konceptu biznesowego. To jaką ja mam legitymację do tego, żeby oceniać praworządność i poszanowanie praw człowieka w tym kraju, tak? Zwłaszcza, że po drugiej stronie mam takiego samego biznesmena jak ja. Po prostu chcemy sobie obrócić jakimś towarem, tak? Ja się nie mogę nie zgodzić, tak bym powiedział. Zresztą mówisz to, co mówi bardzo przeze mnie ceniony Christopher Kuhner, taki holenderski badacz właśnie tych relacji transatlantyckich, i on mówi, no to jest jakiś legal fiction, zdaje się, bo my coś takiego sobie zapiszemy. Co więcej, ten test miałby charakter ustawiczny, to znaczy być może dzisiaj jest dobrze w Nowym Jorku, ale może jutro przestanie być dobrze w Nowym Jorku. Bo Black Lives Matter na przykład się wydarzy i nie wiem, i może mam teraz wątpliwość, powinienem podjąć wątpliwość i ja jako prywatny przedsiębiorca szeregowy
mam dokonać oceny, czy jestem usatysfakcjonowany poziomem praworządności u ciebie, czy też nie jestem. Także to, gdybyśmy chcieli to robić w ten sposób, rzeczywiście to wyłania się jakaś tragiczna przyszłość. Także jeżeli, też szukam dobrego słowa, bo nie chciałbym tutaj być brutalny nadmiernie, ale jeżeli rzeczywiście mówimy, że Trybunał Sprawiedliwości wyrzucił Privacy Shield, czyli tarczę prywatności do kosza, no tutaj wyrzucił, bo powiedział, że jest nieważna, to o tyle w stosunku do standardowych klauzul nie odważył się tego powiedzieć rzeczywiście. Natomiast powiedział, no nie jest tak prosto, róbcie test adekwatności i teraz spójrzmy. Bardzo ciekawe są przeglądy narastające tego, jak reagują organy ochrony danych w poszczególnych państwach. Na przykład w Berlinie czy w Hamburgu te landowe, krajowe organy powiedziały, no nie, no standardowe klauzule, nie, stop, do Stanów Zjednoczonych. Dlaczego? Dlatego, że Trybunał Sprawiedliwości elegancki test przeprowadził i pomógł takiemu Marcinkowskiemu, bo Trybunał powiedział, w Stanach Zjednoczonych prezydent i jeszcze kilku prezydentów podpisali takie dekrety i takie przepisy, które pozwalają na to, że dane mogą być swobodnie dostępne dla CIA. Wobec tego mam oficjalny papier mówiący, z praworządnością od tej strony jest krucho w USA. A na to z kolei... Coś się stało? Coś się między się stało, ale ja ciebie przez cały czas słyszałam i myślę, że byłeś słyszalny. Zatem, a jak reagują amerykańscy praktycy? Oni mówią, czyście oszaleli w tej Europie. Mhm. Dla was stanowimy większy problem niż Chiny, niż Rosja, niż Indie, do których dane są bardzo szeroko przekazywane. I trochę zatoczyłem pętlę i to jest taka misja, do której ja się poczuwam, mało praktyczna misja. Piękna misja, w którą ja bardziej może wierzyłem parę lat temu, teraz to moje poczucie trochę zerodowało, bym powiedział. Chodzi mi o to, że ja mocno wierzyłem naprawdę w transatlantycką wspólnotę wartości, do której odwołuje się na przykład konwencja Paktu Północnoatlantyckiego. Ja wierzyłem w to, że prawa człowieka, że prawa podstawowe, że jesteśmy tacy sami. Tak naprawdę, że jak mówią Amerykanie, ten pond, czyli to jezioro, które nas dzieli, to jest takie przypadkowe, ale tak naprawdę jesteśmy tacy sami i się uda znaleźć, wypracować bardzo szybko proste rozwiązanie. Natomiast mam wrażenie, że ten rów jest i ten Atlantyk się poszerzył w tym momencie jeszcze, bo nawet ci Amerykanie, którzy, ci profesorowie amerykańscy, czy praktycy amerykańscy, którzy rozumieją Europę, pracowali w Europie, są przychylni Europie, mówią, puknijcie się w czoło, to się nie da, to się nie da. Maksymilian Schrems mówi trochę, no będzie rewizja i będzie jakiś, pewnie Amerykanie zmienią zapewne podejście. Ja nie sądzę. Myślę, że nie odpuszczą i będzie naprawdę taka power game, pokazywanie, kto jest silniejszy. I trochę naprawdę się przekonamy, co sądzą nasze krajowe organy ochrony danych osobowych. To znaczy, czy one mówią standardowe klauzule, zawsze musi być podpięty test adekwatności, który ja sobie prywatnie mam robić. Nigdy nie wiadomo, jakie kolejne przepisy jutro do nas... Ale to jest bardzo niebezpieczne, bo właściwie zobacz, w zależności od tego, kto dokonuje tego testu, mogą wyjść zupełnie inne wyniki i ja myślę, że tutaj oczywiście no, bierzemy pod uwagę pewien kontekst przekazywania danych osobowych, pewien kontekst tak naprawdę konceptu biznesowego. Natomiast z drugiej strony, jak popatrzymy sobie na te elementy, które do tego testu powinniśmy sobie wziąć pod uwagę, to są elementy, które nam wymykają się poza ten kontekst stricte biznesowy. To są takie elementy, powiedziałem, szeroko geopolityczne i prawne, gdzie zobacz, no za każdym razem, kiedy sięgam tego artykułu 45, ja przynajmniej nie sięgam do niego z przyjemnością, bo to jest przepis, który pokazuje, że właściwie nasze wieloletnie studia prawnicze i doktoraty z prawa są właściwie no zbędne, bo to taki administrator i podmiot przetwarzający każdy ma sobie zrobić to sam, tak? To znaczy, że to jest bardzo proste.
i właściwie nad czym my się trudziliśmy. Może się okazać, że właściwie to po nic, prawda, zupełnie. To są takie elementy, które myślę, że bez pomocy Unii Europejskiej, takiej szerszej pomocy i bez pomocy organów nadzorczych, to my sobie najnormalniej na świecie nie poradzimy. A wiesz, to jest niezwykle komfortowe, przynajmniej tak z mojej perspektywy. Jeśli jestem takim kontrolerem ze strony organu nadzorczego, który posiada takie orzeczenie, który posiada szereg różnych wypowiedzi bardzo różnych organów nadzorczych, które wydawało się, że będą mówić jednym głosem, a już wielokrotnie przekonaliśmy się o tym, że mówią w tych samych sprawach, dokonują różnych ocen, więc właściwie mówią wielogłośnie, a nie jednym głosem. Więc to jest takie proste, żeby kwestionować to przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego. Zwłaszcza, że to jest takie górnolotne, wiesz, jak się słyszy przekazywanie danych do państwa trzeciego, nie wiem, jak twoi klienci reagują, kiedy na przykład mówimy, ale tu mają państwo przekazywanie danych do państwa trzeciego. Ale jakie przekazywanie danych, wiesz, bo ludziom się kojarzy to z takim ogromnym transferem, jakby te dane takim tym źródłem do tej chmury tak mknęły, a wielokrotnie to wcale nie chodzi o to, to chodzi często o takie, nie wiem, no sytuacje gospodarcze z serii producent mebli ma kontrahenta za granicą, a wraz z tym kontrahentem szereg różnych relacji związanych z tym, że no po prostu te meble ktoś zamawia, ktoś je przewozi, prawda, więc tak to mniej więcej może wyglądać i no myślę, że tutaj jesteśmy dość mocno zafrasowani tak naprawdę na tle tego przepisu. Ja się zgadzam. Ja cały czas tak, może tego nie widać i nie słychać, ja cały czas staram się tak szukać praktyczności tego, o czym rozmawiamy. Natomiast rzeczywiście my rozmawiamy o wielkiej polityce, wielkich fundamentalnych, filozoficznych różnicach. I te fundamentalne różnice powodują, że rzeczywiście mam problem w tym, czy ja mogę z tej usługi chmurowej korzystać, gdzie ja wiem, gdzie serwery są w USA, czy też nie mogę. Trybunał Sprawiedliwości znowuż w tym swoim legalistycznym, ja to całkowicie i rozumiem i popieram, legalizm, on mówi, tutaj nie ma luki prawnej, bo RODO, nie powstaje jakaś wyrwa, bo RODO potrafi tę wyrwę zapełnić, bo są wyjątkowe podstawy przekazywania danych. Tam oczywiście zgoda się wysuwa na czoło, prawda? Ale to też jest ciekawe. Te wyjątkowe podstawy nie mają nic wspólnego z bezpieczeństwem danych. One wynikają z okoliczności, tylko z potrzeby. Czyli jeżeli mówimy o tym, że Facebook masowo tymi danymi obraca po całym globie, dotykamy w ogóle jeszcze kolejnego zagadnienia, obawiam się, mianowicie monopolizacji pewnych funkcji światowych. To znaczy bez Facebooka pewnie można żyć i to pewnie nie będzie wykluczenie cyfrowe, jeżeli ja nie będę miał Facebooka. Ale rzeczywiście już rozwiązania Google bardzo często ułatwiają wejście na różne bardzo poważne platformy, że ja się mogę moim kontem Gmail na przykład posłużyć. Więc jest monopolizacja i ja się w bardzo wielu wypadkach na bardzo wiele zgodzę, także jeżeli Facebook powie, że on w takim razie nie ma safe harbor, nie ma privacy shield, nie ma standardowych klauzul umownych, no to Marcinkowski zgódź się i Marcinkowski ochoczo się zgodzi, bo wie, że czasami będzie miał zniżkę na bilet na przykład, jeżeli kupi na koncert bilet przez platformę, prawda? Więc to jest, myślę, bardzo ciekawy wątek. Kiedyś grupa robocza, gdy mówiła o co w ogóle chodzi, o jakie zabezpieczenia, dlaczego my się tym martwimy, wskazywała, że są dwa rodzaje. To jest dokument grupy roboczej numer 4 i numer 9, czyli to naprawdę jest zamierzchła przeszłość. I oni wtedy mówili, grupa robocza, czyli wszystkie organy nadzorcze z całej Europy się zbierały pod rządami dyrektywy i pewne wspólne stanowisko wypracowywały. Też znamienne jest to, że to stanowisko coraz dłuższe obecnie jest. Kiedyś to było po 15 stron, teraz to jest 55 stron. W każdym razie grupa robocza wskazywała, że chodzi o ocenę w państwie trzecim rozwiązań prawa materialnego i procesowych, czyli takich, czy ja mogę rzeczywiście jako ten Kowalski, Marcinkowski w Stanach Zjednoczonych dokądś pójść, do kogoś pójść na skargę. I rzeczywiście, jak ja wspominałem, ja się przekonywałem, że na tą skargę ciężko jest pójść w Stany Zjednoczone. I znowuż, żeby nie było tak jednowymiarowo, z perspektywy zupełnie praktycznej, są stany, które są dużo bardziej zaawansowane pod tym względem. Znaczy jest Kalifornia, gdzie jest Attorney General, do końca też nie taki może odpowiednik naszego Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ale on dużo bardziej czeka na głosy obywatelskie mówiące o tym, że ktoś zgubił dane osobowe. Natomiast w dalszym ciągu łatwiej robić pewne rzeczy, będąc rezydentem USA czy obywatelem USA. Więc to wpadliśmy, oj, teraz to chciałem pójść grubo i teraz pozwolę sobie pójść ale grubo. Ale idź, idź, tak. Pójdę grubo, pójdę Szekspirem. Mianowicie, nie wiem, w której sztuce Szekspira, bo nie jestem, Boże broń, erudytą, żebym znał sztuki Szekspira na pamięć, ale w którejś jest, padają słowa w tłumaczeniu Barańczaka, znaleźliśmy się między szpadami większych szermierzy. I my trochę znaleźliśmy się z tymi moimi prozaicznymi, codziennymi transferami albo korzystaniem z chmury między tym, że administracja amerykańska coś pokazuje administracji Unii Europejskiej, a Unia Europejska mówi, to my doświadczyliśmy II wojny, to u nas bombardowaliśmy w Holandii lotnictwo brytyjskie, archiwa, żeby nie można było ustalić, kto jest pochodzenia żydowskiego, więc my wiemy, jak to wygląda naprawdę i my wiemy, jakie są zagrożenia Wielkiego Brata i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście znaleźliśmy się w bardzo interesującej dla jajogłowych sytuacji, natomiast z perspektywy praktycznej, ja się bardzo boję tych twoich dalszych pytań, które ja podejrzewam chodzą tobie po głowie, bo mi chodzą po głowie te same pytania. Co z marketingiem, co z profilowaniem. Tu jest taka, trochę sobie sam zadałem pytanie, na które ochoczo odpowiadam, proszę mi wybacz, natomiast chciałbym i to powinienem na samym początku chyba powiedzieć, że to wszystko, o czym teraz rozmawiamy, o transferach do państw trzecich, czy o przekazywaniu do państw trzecich, też te formy przekazywania, to też jest mówiąc z angielska, tricky point. Chcę tylko powiedzieć, że i znowu będzie z angielska, to wszystko jest on top of, to znaczy to, że ja przekazuję dane do ciebie do Nowego Jorku, to ja muszę mieć uzasadnienie, dlaczego do Nowego Jorku, bo ja muszę i tak mieć uzasadnienie, dlaczego ja przekazuję tobie dane, nawet jeżeli jesteś po drugiej stronie ulicy, bo urząd się mnie zapyta, a dlaczego pan to przekazał? A jeżeli ja to przekazuję do Nowego Jorku czy do Hongkongu, to urząd jeszcze bardziej się mnie zapyta. Po pierwsze, dlaczego pan to przekazał do Nowego Jorku, a po drugie, na jakiej podstawie do Nowego Jorku. Więc to wszystko jest on top off. I to jest taka wisienka na torcie, którą za każdym razem musimy rozważać i to jest jak gdyby dodatkowe utrudnienie wynikające z tego brzydkiego słowa paradygmat, że my dbamy bardziej. Jeżeli ja wysyłam komuś, kto nie dba bardziej, to ja muszę mieć mocne usprawiedliwienie na tę okoliczność. Więc rzeczywiście, gdy ja rozmawiam z informatykami, to oni mówią, no słuchaj, no serwis prowajderzy różną elastyczność prezentują. Są tacy, którzy mówią, możesz wskazać, że twoje dane będą rzeczywiście zawsze na serwerach, no, zwykle w Irlandii. Są tacy, którzy mówią, możesz wskazać, że będą na serwerach już niekoniecznie w Irlandii, może w Niemczech, ale musisz dopłacić za możliwość takiego wskazania, a są tacy, którzy mówią, to my decydujemy, gdzie są te twoje dane osobowe. I na przykład to powiedział bardzo stanowczo, bardzo szybko organy niemieckie, to o czym też nasz przyjaciel Paweł Litwiński pisał, rzeczywiście organy niemieckie bardzo z biodra strzeliły, ja bym powiedział, bo oni powiedzieli, nie wolno. Standard contractual clauses też nie wolno. Do Stanów Zjednoczonych nie wolno na tej podstawie, kombinujcie jakoś inaczej. Strzeliły bardzo z biodra i powiedziały, kombinujcie inaczej, na przykład zażądajcie od dostawców usług, z których korzystacie, żeby ich serwery znalazły się wszystkie w Unii Europejskiej. I to jest taka rekomendacja, którą chyba organ berliński, wydaje mi się, bardzo mocno przedstawił. No, proszę, rozwiązanie leży na stole tak naprawdę. Tych rozwiązań parę leży na stole. To nie jest tak, że jesteśmy w jakiejś beznadziejnej, myślę, sytuacji, natomiast z upływem czasu ta sytuacja może być teraz bardziej beznadziejna, bo ja bym trochę widział, wyobrażam sobie, że politycznie nikt nie odpuści, że Unia Europejska powie, my mamy rację, Amerykanie powiedzą, wy macie swoją rację, ale nasza racja jest równie ważna, co wasza. Są te rozwiązania alternatywne, to znaczy ja sobie potrafię wyobrazić, że organy nadzorcze, i to również RODO przewiduje takie
trochę pomostowe rozwiązania, dogadają się to do jakichś rozwiązań ochronnych tak naprawdę, ale to jest wszystko straszliwie czasochłonne, bo jeżeli to ma nie być znowu jakiś listek figowy, to jest strasznie czasochłonne. Ja sobie tego nie wyobrażam tak naprawdę. No chyba, że doprawdy my jako doradcy zaczniemy mówić, a na to trzeba wziąć zgodę. Zgoda już nie jest teraz pisemna, tylko ma być wyraźna i to właściwie to bierzemy zgodę. Albo, że to jest niezbędne do wykonania umowy, albo, bo to jest tam w interesie osoby, której dotyczy. Tam jest, RODO przewiduje takie również, prawda, rozwiązania awaryjne, ale jakby okropne jest, jeżeli teraz zaczniemy w trybie awaryjnym działać i będziemy za każdym razem, bo wręcz bym powiedział, wtedy Trybunał Sprawiedliwości wylał dziecko z kąpielą, to znaczy powiedział nie, bo są wątpliwości, no to myśl hyc, zaczynamy stosować rozwiązania awaryjne takie, że mamy podstawę zupełnie abstrahującą od tego, czy dane są bezpieczne, zupełnie się nie zajmujemy tym, czy CIA to czyta, czy tego nie czyta, tylko w każdym razie mówimy hyc, niezbędne do wykonania umowy są te dane. Może w taką przepaść, może w tym kierunku rzeczywiście nas popycha organ, sąd, Trybunał Sprawiedliwości Unii. Organy europejskie, no ja cały czas monitoruję, co mówią, no to Niemcy powiedzieli właśnie, strzelili z biodra, na co Paweł zwracał uwagę. Rząd angielski, bo nie organ ochrony danych, tylko rząd wyraził rozczarowanie wyrokiem. Anglicy jeszcze siedzą okrakiem, bo właściwie w wyniku Brexitu też staną się pewnie państwem trzecim. Polski organ powiedział, że będzie w Europejskiej Radzie, że będzie działać, żeby rozpracować i wypracować. To jest takie częste stanowisko. Organ rumuński na przykład widziałem, powiedział, że okej, standardowe klauzule są okej cały czas. Róbmy na bazie standardowych klauzul, bo to się broni w dalszym ciągu. A francuski organ chyba nic nie powiedział. Powiedział, że z zainteresowaniem przeczytał, ile się musi zastanowić, co z tego wynika. Irlandzki organ mniej więcej to samo, że też jest zadowolony z tego, że się wyrok pojawił. Irlandzki organ podobno wydał 3 miliony euro w ogóle na ten proces związany z Stefanem Schremsa. No więc tak trochę czekamy, prawda? Ja nie wiem też, czy będzie grace period. To znowuż bodaj Hamburg powiedział, nie ma grace period, mili państwo, trzeba się dostosować już i to natychmiast. Przy poprzedniej sprawie Schremsa w 2015 był grace period bodajże półroczny, takie mrugnięcie oka było troszkę ze strony organu, że nie będziemy ścigać. Siedziałem u klienta na takiej naradzie kryzysowej wtedy i naprawdę ktoś zadzwonił z Paryża, mówią, słuchajcie, nasz organ opiniotwórczy i taki ważny w skali Unii powiedział, nie będziemy na razie się czepiać. I trochę tak było. Ale dzisiaj my tego zupełnie nie wiemy, bo nie. Ja myślę, że jakieś prace na pewno będą musiały się wydarzyć i one zostaną podjęte, tylko to są prace w bardzo szerokich, wysokich gremiach, które, jak dobrze wiemy, nie odbywają się w taki sposób natychmiastowy, więc no, co robić dzisiaj? Właśnie wywołałeś się sam do odpowiedzi. Tak. Z tym marketingiem, z tym Facebookiem, z tym wszystkim, co z profilowaniem, z tymi wszystkimi chmurami, które się pojawiają gdzieś, gdzie my bywa, że nie mamy pewności, gdzie te dane osobowe tak naprawdę są przetwarzane. Plus jeszcze te momenty, które nie są tak bardzo dotkliwe, jeżeli chodzi właśnie o te kwestie dużych transferów. To ładnie brzmi transfer, prawda? A przekazywanie no jest takie, wydaje się, bardziej przyziemne. Natomiast tam, gdzie właściwie te dane osobowe mają charakter wyłącznie akcesoryjny i nie są tym clue procesu biznesowego, to co my właściwie tym wszystkim osobom zainteresowanym możemy powiedzieć, bo na pewno i do ciebie trafiają takie pytania i do mnie trafiają takie pytania i to jest taki moment, gdzie my wszyscy jesteśmy tacy przyczajeni, tak po odrobince mówimy, że no było takie orzeczenie, że teraz się trzeba zastanowić, że organy już nie mówią, no ale tak właściwie, żeby coś od siebie powiedzieć ludziom, to co możemy rekomendować? To jest straszne pytanie, masz świadomość? No mam świadomość, masz, wiesz. Znaczy powiem w ten sposób, rzeczywiście, co my zaproponowaliśmy naszym klientom, o których wiemy,
Nie wiem, nie jestem pewien, czy wiem o kliencie, który rzeczywiście przekazywał na podstawie tarczy prywatności. Mhm. Natomiast jestem pewien, że dla bardzo wielu klientów po prostu standardowe klauzule robiliśmy, opracowywaliśmy, żeby prezes mógł podpisać. Zatem zadaliśmy klientom, i tu mówię jakby o większych przedsięwzięciach gospodarczych niż o tym, czy ja na fejsie mam konto, czy nie, żeby przejrzeli, czy rzeczywiście wiedzą o tym, że korzystali z Privacy Shields, że jeżeli korzystali, no to właśnie przestali korzystać. Czyli trochę zmapowanie tego, czy to, czy byli beneficjentem. Privacy Shields w moim przekonaniu, trochę taka uwaga w przypisie, w ogóle było mocno nietransparentne według mnie. Samo ustalenie podmiotów, które były w tym Privacy Shields, 5300 bodajże firm w momencie zamknięcia Privacy Shields, to nie jest łatwe do ustalenia. Znowuż trzeba podać pewne dane FTC, czyli administracji amerykańskiej, po to, żeby móc się zarejestrować i tak dalej. Czyli mówimy, po pierwsze sprawdźcie, czy macie Privacy Shield gdzieś, bo jeżeli nie mieliście, to już go nie macie, więc to jest bardzo ważna rzecz. Po drugie, zobaczcie, czy co się dzieje z waszymi standard contractual clauses, czy są aktualne, czy coś się nie stało, czy nie są zapomniane, czy nie są zalane wodą, czy były sygnały, że rzeczywiście jakieś były utraty danych, naruszenia bezpieczeństwa danych związane ze standardowymi klauzulami umownymi, czy również macie przesłanki sądzić, że organy wywiadowcze, znowu jak mówi Komisja Europejska, się interesowały tymi danymi, które wy gdzieś tam pchaliście do Maroko na przykład. O, Maroko jest popularną destynacją, jeżeli chodzi o firmy francuskie i hiszpańskie, tam są serwery na przykład. Czy widzicie, czy widzieliście, żeby ktoś się interesował? I to jest coś takiego, co zarekomendowaliśmy po to, żeby zmapować ryzyka tak naprawdę. W ogóle na jakiej beczce z prochem siedzimy? To jest punkt pierwszy z mojej perspektywy. Punkt drugi rzeczywiście jest taki, że patrzymy, co nam powie Urząd Ochrony Danych Osobowych, co nam powie Europejska Rada, czy cokolwiek powie, czy powiedzą, no słuchajcie, orzeczenie jest jasne, bardzo proszę, nie ma luki prawnej, musicie ją zapełniać w inny sposób. I ja w dalszym ciągu, ja nie jestem zniechęcony do standardowych klauzul umownych, muszę powiedzieć. Ja też zachęcam i członków mojego zespołu, i samego siebie zachęciłem, trochę to nasi izraelscy koledzy zrobili, rzeczywiście oni przeczytali klauzulę, oni mówią, słuchajcie, w klauzulach wzorcowych, które są obszerne, jest bodajże paragraf 4. Tych klauzul jest kilka, tych modeli jest kilka, one też się zmieniały w czasie. Paragraf bodajże 4, który mówi, że tak naprawdę odbiorca danych powinien być świadomy i powinien informować o tym, o czym mówi Trybunał Sprawiedliwości. To znaczy, jeżeli rzeczywiście policja wchodzi, kiedy chce i ogląda dane osobowe, kiedy chce, to w tym momencie wasz odbiorca powinien was o tym poinformować i środki zaradcze zastosować. Ja nie wiem, jakie środki zaradcze, to też tak trochę przy okazji powiem, bo jakie środki zaradcze możemy zrobić, to też bardzo szeroko rekomenduję Trybunał Sprawiedliwości. Zróbcie tak, żeby było dobrze. To nie mamy jak zrobić, żeby było dobrze. Bo jeżeli do ciebie w Nowym Jorku w tym momencie wejdzie policja i FBI i oni zażądają twojego komputera, to ty nie powiesz, ale umowa z Marcinkowskim zabrania. Oni powiedzą, nie szkodzi. Mamy przepisy podatkowe i również prosimy, żebyś zapłaciła. To jest prawo administracyjne cały czas, także to się w ten sposób nie działa. Także ja nie straciłem wiary w standardowe klauzule umowne, powiem paradoksalnie. Ja mam duży problem ze standardowymi klauzulami, jeśli chodzi o relacje amerykańskie, no bo rzeczywiście mam wrażenie, Trybunał Sprawiedliwości powiedział, prawo amerykańskie nie za bardzo równoważnie chroni dane osobowe w stosunku do tego, jak my byśmy to widzieli w Europie. I w tym momencie tutaj ja mam trochę wrażenie, a przecież ten, brzydko mówiąc, trafik do Ameryki danych osobowych, taki nieuświadamiany bardzo często, no jest horrendalny, jest zapewne największy w skali świata. Czy wielkie firmy przeniosą swoje serwery i cloud będzie zlokalizowany na miejscu? Czy pójdziemy w takie w ogóle centra, tak jak Rosja ma, że właściwie ten internet rosyjski zdaje się w Rosji odbywa? Czy to jest możliwe? No wszystko jest możliwe, ale GDPR w swojej preambule i dyrektywa poprzednio mówiła, że tutaj wspieranie przepływów danych osobowych jest kluczowe dla rozwoju gospodarki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, nie? Ja wczoraj jechałem autostradą z Poznania do Warszawy i miejsce miał wypadek
nie wyglądał bardzo poważnie, ale był wypadek na pasie przeciwległym i korek był niesamowity. I tak sobie pomyślałem, myśląc o naszej dzisiejszej rozmowie, że właściwie mamy trochę do czynienia z taką sytuacją. Mhm. Miało zdarzenie incydent poważny chyba, ale chyba nieśmiertelny. Korek na 10 kilometrów powstał i pewnie, że są drogi boczne, które prowadzą, pewnie, że można objazdy, że policja coś tam zorganizowała, ale ta przepustowość nie jest taka sama. Przy czym to jak sobie jechałem późnym wieczorem, 85% samochodów w korku to były ciężarówki, czyli dzisiaj przesyłki nie dotarły i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I właściwie ja mam trochę wrażenie, że mamy do czynienia z taką właśnie sytuacją. Ta główna arteria łącząca dwóch głównych partnerów gospodarczych na świecie, Unia Europejska i Stany, tutaj ten bilans gospodarczy jest największy. To są najwięksi partnerzy. I w tym momencie jakoś tam blokujemy też. Także ja jestem tutaj pod tym względem taki niepocieszony troszkę, bo ja liczyłem, że jakieś rozwiązanie będzie zastosowane. Znowu trochę tak patrzę na wspomnianego już Chrisa Kunera z Holandii. On mocno wierzył i promował właśnie te rozwiązania kontraktowe. Trochę nie przewidział chyba w tych rozwiązaniach kontraktowych, że rzeczywiście organy administracji czy te organy inwigilacyjne, że będą i tak wykonywały swoje uprawnienia w sposób bezwzględny i szeroki. I gdy to wszystko się połączy z big data, gdy to wszystko połączymy z możliwością kojarzenia danych, gdy to wszystko połączymy z rozwiązaniami analitycznymi, no to rzeczywiście jesteśmy ugotowani w pewnym sensie. Nie chciałbym, żeby tak to pesymistycznie zabrzmiało, ale tak, żeby nie było pesymistycznie, a konstruktywnie, cały czas standardowe klauzule umowne, mam wrażenie, mimo wszystko mają pieczątkę Komisji Europejskiej i tak długo, jak długo nie wysyłamy danych do Korei Północnej, tak długo nie czuję ogromnego niepokoju. Ale może przyjdą ludzie od prezesa Nowaka, prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i powiedzą, no może pan nie czuje niepokoju, ale Trybunał Sprawiedliwości czuje niepokój i go wyraźnie zaadresował w swoim orzeczeniu. Także ja myślę, że póki co tutaj jest strategia taka, że ja bym brnął w standardowe klauzule mimo wszystko. Ja wcale nie lubię tych rozwiązań alternatywnych. Jestem zadowolony, że te rozwiązania alternatywne, czyli począwszy od zgody zwłaszcza, że one są w drugiej kolejności, zauważ, obecnie w RODO. Też tak myślę. Nie? Też mam takie wrażenie. Tak, no bo zobacz, ja mam wrażenie, że te rozwiązania alternatywne to jest takie trochę zaklinanie rzeczywistości, że jest inaczej, niż my naprawdę te relacje poukładaliśmy. Bo to jest takie szukanie na siłę usprawiedliwienia, którego bardzo często nie znajdziemy. Jeżeli się wczytać w te alternatywne rozwiązania, to wielokrotnie one bardzo mocno, użyję takiego sformułowania, zgrzytają nam z tą rzeczywistością, z tym stanem faktycznym, w którym my te dane przetwarzamy, bo bardzo często clue nie jest to, że ktoś ochoczo się godzi. Wiesz, my możemy się ochoczo zgodzić, jak pragniemy mieć konto na Gmailu, prawda? To wtedy no, sami sobie to robimy, sami to sobie zakładamy. Natomiast w takiej relacji biznesowej to wielokrotnie ta osoba fizyczna nie ma wiele do powiedzenia tak naprawdę w tym kontekście. Więc tego bym się obawiała. Podobnie zresztą przy tej analizie związanej z interesem, wszędzie tam, gdzie my mamy wywnioskować, że coś jest niezbędne dla zrealizowania jakiegoś interesu, to zawsze pojawia się na drugiej szali tej wagi inny interes, gdzie bardzo łatwo można powiedzieć, że ten jest ważniejszy, ten jest istotniejszy. Wiesz, ja akurat w tym momencie jestem w trakcie takich badań szeroko pojmowanych, oczywiście związanych między innymi z interesem publicznym i szalenie właśnie to widać, to żonglowanie interesem osoby, której dane dotyczą w zderzeniu z interesem publicznym i myślę, że tutaj będzie bardzo podobnie. Z jakiego powodu ten interes, no właśnie ten interes, który my tutaj uważamy za ten usprawiedliwiający przetwarzanie danych osobowych, ma być ważniejszy niż na przykład właśnie to bezpieczeństwo danych, te kwestie dobrostanu osoby, której dane dotyczą. Obawiam się zawsze takich rozwiązań. Także te klauzule są dobre, one są, to jest dobry koncept. Dobry koncept. Jeżeli występuje, bardzo mi się spodobało słowo, którego użyłaś dużo, dużo wcześniej w trakcie naszej rozmowy, mianowicie kontekst przetwarzania. Ten kontekst, myślę, rzeczywiście jest bardzo często kluczowy i bardzo ważny,
No, jesteśmy właśnie, zdaje się, po ciekawej rozmowach w Parlamencie Europejskim na temat państwa prawa i zasady praworządności, prawda? A to się łączy, no bo też teoretycznie powinniśmy sobie oceniać zasady praworządności. Więc ja cały czas lubię tę sekwencję, mimo że wszystkie podstawy są, wszystkie, tak jak wszystkie dzieci są nasze, tak samo wszystkie podstawy są dobre, ale na tę sekwencję też przywoływany przez ciebie już wcześniej profesor Fischer wskazywał uwagę, że jest pewna sekwencja, że lepiej jak to Komisja Europejska zrobi 5-letnie badania i stwierdzi, że Korea Południowa, o ile się nie mylę, jest cały czas under scrutiny, to znaczy Komisja Europejska się przygląda, jak to tam jest w tej Korei Południowej, czy jest dobrze, czy nie do końca jest dobrze, że jest ta sekwencja, że lepiej jak to powie Komisja, a dopiero na końcu mamy ten, prawda, artykuł mówiący o wyjątkach, artykuł 49, o takich tych incydentalnych, jednorazowych, tak, o małym natężeniu, prawda? I jeżeli ja zrobię coś takiego, to ja muszę o tym powiedzieć prezesowi Urzędu Ochrony Danych. Więc ja też wierzę, to profesor, uważam, pisał, że jest sekwencja. Ta sekwencja kiedyś stała w pewnym sensie na głowie, bo ona w starej ustawie była odwrotnie troszkę przedstawiona, a teraz ta sekwencja dosyć jasno wynika. Znowuż, bardzo praktycznie, artykuł 13 i 14 RODO, te, które mówią, że trzeba spełniać obowiązek informacyjny, trzeba mówić ludziom o tym, że ich dane mamy, również mówi o realizowanych lub planowanym przekazywaniu danych do państw trzecich. I my też, gdy to robimy, to w tym momencie nadal pokazujemy, że mamy standardowe klauzule umowne, ja muszę powiedzieć, że nie szukamy jakiegoś tam innego rozwiązania, że to jest niezbędne z uwagi na interes publiczny, bo na przykład go nie potrafimy pokazać, jaki tam interes. Nie mamy podstawy. To jest zapytanie, ale konkretnie, panie mecenasie, to co pan ma na myśli? No to tak, żeby było dobrze, mam na myśli. Nie? No to jest słabe uzasadnienie, że ja cały czas jakoś tam wierzę w te standardowe klauzule. No i tak, tak wierzę. No to myślę, że tą wiarą warto było zakończyć naszą rozmowę, wiesz, żebyśmy nie doszli do zbyt pesymistycznych wniosków, ale jaki fascynujący temat jest taki za nami i przed nami, bo myślę, że my jeszcze nieraz będziemy do tych spraw wracać. Rozmawiamy prawie godzinę na temat właściwie pewnego wycinka ochrony danych osobowych, ale jakże istotnego. Jestem Tobie niezwykle wdzięczna za to, że przyjąłeś zaproszenie do mojego kanału i że podzieliłeś się swoim doświadczeniem i wiedzą, to nieocenione zupełnie, naprawdę. Niezwykle gorąco Tobie dziękuję za tę rozmowę. To ja dziękuję, to czysta przyjemność, to jest taki temat, o którym mogę rozmawiać godzinami, bo myślę, że jest naprawdę fascynujący. To, o czym powiedziałaś, o ważenie wartości, balansowanie, to jest niezwykle zajmujące, niezwykle. To co? Dziękujemy pięknie za nasze dzisiejsze spotkanie. Ja bardzo liczę na to, że Państwo ocenią tą naszą rozmowę. Internetowo można to robić za pomocą kciuka w górę, a oprócz tego nie będę ukrywać, że liczę na Państwa subskrypcję. Im więcej subskrybentów, tym większa możliwość dotarcia z tą naszą działalnością misyjną w zakresie ochrony danych osobowych. Także gorąco zachęcam do tego, żeby przycisnąć przycisk subskrybuj w przypadku tego kanału. Pięknie jeszcze raz dziękuję, Bartosz, i Państwu dziękujemy za uwagę. Wszystkiego dobrego.